Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znajdujemy się na serii Na Zdziechowie. I w ogóle nie pokazywałem Wam, ale wybudowałem wiatę, ale to nie jest głównym tematem odcinka, gdyż słyszę syrenę, jakby coś się stało w Jerrym New Hollanda. I lecę, bo... Coś... Był jakiś jakby wybuch, coś strasznie głośno... No uderzyło. I usłyszałem syreny. Więc nie wiem, czy coś wybuchło, czy coś się rozwaliło. Może jakiś samolot. Choć raczej nie wiem, bo tutaj na naszą wsią to nic nie lata, więc nie powiedziałbym. I widać straż, czyli coś się odwaliło. Tylko co? W ogóle sarny. Ojeju! O kurde, ale pod domem pali się? Czy coś? Wow! Patrzcie! Już wiemy, na co oni jechali. Nie wiem, czy mogę tam pochodzić, czy tam żadne gazy się nie utleniają, ale... Wow! Butla wybuchła. Wow! Kompletnie tutaj. Tam wyleciały rzeczy z tym. Telewizor wyleciał przez drzwi. Wow! Ej, nie wierzę w to, nie wierzę w to. To jest po prostu nie do uwierzenia, no. Oni tacy fajni ludzie byli. Mam nadzieję, że tam... Ale chyba ich nie było w domu Bałta, nie widać. Znaczy jest to jedno takie stare, co oni mieli, ale to... Oni nie jeździli, ono było takie na pokaz, a oni mieli Audi. Z tyłu nie widać w ogóle śladów uderzenia, czyli to jest coś z przodu. Czekajcie. Skoczę tak na posesję. To chyba nie ich. O, to jest tu. Ej, no nie wierzę, ej, kompletnie. W ogóle patrzcie, jaka biegnego screena zrobiłem podczas żyni w rzepach. Ej, no patrzcie, tu jest wszystko zawalone. Kompletnie cegły tutaj latają. Tam jakieś wiaderko leży. Nie, nie, nie chcę na to patrzeć. Zwijamy się stąd. Ale policji nie ma jeszcze, więc nie wiem co, ale policja tutaj ma najbliżej chyba. Komisariat. Dobra, wykręcanko. Ale się odwaliło. Widzowie. I znowu w tych tutaj okolicach. Bo raz tutaj pamiętacie dobrze chyba... Który to był dom? Nie, tam dalej był. To wtedy sąsiad rozwalił Clio, kto pamięta sezon temu. W kwietniu chyba wtedy. Jakoś jak dostaliśmy case'a wtedy na testy, który jednak u nas zagościł się. O, już nawozów nie mają, a ci, to są ci, co kupowali. I bierzemy opryskiwacz. Gdzie jest mój mauzerek? Albo w sumie, nie wiem, gdzie jest mauzer. To o, w ogóle jajka tu jeszcze leżą. Musiałbym poszukać tego mauzera, bo... Nie wiem, gdzie on leży. Ale ja wam z góry pokażę... Znaczy z góry. No wam pokażę, że tutaj stoi na razie taka wiatka. Taka prowizoryczna, drewniana. Niezbyt świeża. Ojoju. Ale jest sobie ta wiata, no i... Tutaj będzie stał klas, bo wywalimy te opony. W ogóle tutaj kostki ułożyliśmy wtedy. Czekajcie, widzowie, zrobię się ci poszukam mauzera. Dobra, widzowie, mauzer oficjalnie został znaleziony. On tu leżał, ja go nie zauważyłem. New Hollandem nie jedziemy, wezmę sobie... Jest John Deere. Boże, jak on dalej stoi tam daleko. Nie, to wezmę klasa, bo... Znaczy batko, case'a. Kurde, błędy w nim wywala. Nie no. Żartuję. Bierzemy nowy nabytek. Też testy nowego nabytku. Po raz kolejny już. Znaczy w sumie, no po takiej wyprzedaży gospodarstwa, co my żeśmy zrobili, to... Pieniądze się mi nie trzymają. Plus jeszcze kostkowanie, plus to wszystko.
Dobra, pięknie. A co tam mogę przekręcić? Panelu IC. A, to. Dobra, to tutaj to się zakręci, w razie by miało przeskoczyć górą. Tu się da jakoś otworzyć, jakąś klapę? Nie, po prostu. Pojedziemy na to pole, na to kawałkowo nowe w sumie. W ogóle jest jeden problem, bo na jednym polu, w sumie problem? Nie nazwałbym tego problemem. Albo w sumie może trochę. Ile to ma metrów? 12. Czemu tu leżą dwa wiadra? Ja je cały czas gubię. Nie jedziemy na ten kawałek, gdzie sobie soja już pięknie wzrosła. Przejedziemy sąsiadowi po bawełnie swojej. Tutaj po... Znowu buraki mają, te mędy. Nie zawsze wszyscy mają buraki. Czemu? Why? Na tamten kawałeczek lecimy z pełną prędkością, 6 minut. A, to spokojnie, co zdążę. No nie wiem, mam nadzieję, że tam w ogóle ta akcja ratunkowa się powiodła, bo szkoda by ich było w sumie. Mam nadzieję, że oni by, nie było ich w domu w ogóle. No ale szkoda by było, jakby się coś im stało, bo to by było porządni ludzie w sumie. No nie wiem. Liczę na to, że im się nic nie stało, ale czy tak jest, to nie wiem. Ryczy to tutaj jak nie powiem co. Jest ta jeszcze ta syrena w tle. A, tutaj nie mam tego moda na dashcama. Czemu? Aha, myślałem, że to wycieraczka lata, o Jezu. Taki fajny zestawik. Myślę, że do siebie pasujący. Tutaj jest taki jeden gość, co ma wistulę. I Władka, on też sobie stał. O, już też opróżnili to. Dobra, mam pastobójcze, aby na pewno mam. Już historie z tamtego sezonu były takie, że jednak to nie był chwastobójczy. Musiałem sobie to odchwaszczać jeszcze raz. Co był mem? Czym, co było memem? Ale no cóż, mój błąd. Lecimy! Herbicyd leci, trochę poddał wyżej. Grubo już zachwaściło to. Co tutaj jest? Owies? Jęczmień. Pszeniczka. O. Pszeniczka taka piękna. Tu będzie. 8 minut. To. Spokojnie. A, i tutaj nie dosiałem. W ogóle trochę się nie widzieliśmy jednak na tym Zdziechowie. Trochę? Parę dobrych dni od wtorku w sumie. Jest sobota, jak to nagrywam. 8. Więc się od... 5? Nie, od 4 nie widzieliśmy. 4 dni! Bez łąki! W sumie dla mnie to było mniej dni, no bo... Ogarniałem jednak sobie tą serię. Poza odcinkami. To w sumie wczoraj ją tak ogarnąłem. To jest to piękne miejsce. Już się tak zazieleniło tu. Ja no, kocham to pole. Ja się to pole kocham, nie to pole, nie? Bo to pole to ja kosić nienawidzę. Kosić? No, wiecie co. Dobra, widzowie. Widzimy, no to co, do następnego razu. Dzisiaj taka mocna akcja. Tam w ogóle jest cała komenda, znaczy tam jest straż. Do następnego razu, siemaneczko.